Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadania powierzonego w zakresie kulturalnych wydarzeń lokalnych w roku 2014. Szanowni Państwo, przyszedł czas, kiedy musimy zaplanować akurat to nasze zadanie powierzone. Niezmiennie jest to organizacja imprezy pod nazwą Spotkania Wieńczyckie. Mając doświadczenie w tym temacie, wydaje nam się, że jedna, a dobra impreza jest lepsza niż kilka mniejszych. Także takie zadanie tutaj rekomenduje zarząd Państwu do zaopiniowania. Otwieram dyskusję na ten temat. Bardzo proszę. Czy to jest szansa, że to już będzie na tej nowej scenie, którą wybudują ci przedsiębiorcy? Myślę, że nie. Myślę, że to, o czym ja mówiłem, jak byli nasi goście, jest inną imprezą, która jest wspólna dla trzech dzielnic. Trzy dzielnice zadeklarowały wstępnie, tak mówię jeszcze, przez to, że mamy braki w budżecie, ale planowane jest, żeby przeznaczyć na tę imprezę po 5 tysięcy. Czyli budżet tej imprezy ze strażakami na początku czerwca, 17, byłby około 15 tysięcy, plus te wszystkie podmioty, które mówię, czyli i Łaźnia Nowa, i myślę, że Straż Pożarna ze swoim urzędem, plus ewentualnie, tak jak tutaj Państwo będą, myślę, że też się swoim wkładem dołożą. Proszę bardzo. Nie widzę, a więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jest. Pan jest przeciw. I Pani też jest przeciw, tak? To dwa przeciw. Kto wstrzymał? Przepraszam się. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zadania powierzonego w zakresie kulturalnych wydarzeń lokalnych w roku 2014.